Z Luigi'm na placu golfowym, witam was z powrotem w Super Mario Bros. Wonder! To serio wygląda, jakbyśmy zaraz grali tutaj w Super Mario Golf, a nie Super Mario Bros. Idziemy teraz w kierunku do 5. albo 6. świata, zobaczymy jeszcze. I tu na dole mamy statek. I tak sobie pomyślałem, ten statek raczej nie będzie aż tak bardzo się różnił od poprzedniego. To... Yoshiego już pokazałem wam raz. Może jeszcze inne kolory wam pokażę, ale teraz zobaczmy, jak wygląda granie na bitem, żeby też był przynajmniej raz pokazany, tak na jeden poziom. Czyli ten super easy mode. No, zobaczymy. Będę nieśmiertelny teraz w tym trzygwiazdkowym poziomie. To może nie aż tak zapierające dech w piersi, jak na początek odcinka, ale... No cóż, patrzcie. O, faja! Ale to autoscroll. Przez autoscroll mogę chyba zginąć, nawet jeżeli nic mnie tutaj trafić nie może. Czy tam przez trafienie nic zabić nie może. Ej, ale patrzcie, mamy tutaj robo... zwierzaczki, co jest całkiem cute. A tutaj będzie bańka, będę mógł sobie wrócić po nią później. Haha! Jestem lucky tu! Te zabawkowe... Bowsery, czy tam... Koopalingi... Koopery... jak z... Super Mario versus Donkey Kong? Nie, to się nazywa tylko Mario versus Donkey Kong. No, w ten sposób mogę zginąć, więc może nawet dobrze, że wybrałem to jako poziom dla tej postaci, bo jednak jest jakieś utrudnienie, ale to trochę dziwne. Nie chcę tutaj nic przegapić, wiecie? A czy mogę cię wziąć przynajmniej na zapas? Okej, mam cię na zapas. To bardzo dobrze. I teraz szybko w górę, w górę, w górę, w górę. I dalej. Czekaj, czy tutaj na dole mnie coś oczekuje? Nie. Ale pamiętać o tym, że te chmurki nie są nieskończone. Dlatego... wziąć sobie zaraz nową, tutaj. No tu mogę sobie po prostu przelecieć. Bez jakiegoś problemu. I to będzie pierwsza fioletowa... moneta? Yes! No, a tak trudne to nie będzie. Patrzcie, jak jestem świetny. I zniszczyłem go teraz kompletnie. Tak też można. Dobra. Będę udawał, że te bullet bille mogą mi coś zrobić. Jako, że to autoscrollowy poziom, to raczej tam na dole nic nie ma, bo nie mogę obrócić tam kamery. Wszystko... co jest do znalezienia, będzie gdzieś tutaj na drodze. Chyba, że w jakiejś rurze będzie. To całkiem możliwe. O, fioletowa chorągiewka, ładne. No, zobaczymy, czy coś przegapiłem. Aha. Jeszcze jeden pałbloczek. Tutaj z tej rury srebrnej. Tylko... wychodzą rzeczy. Z tej poprzedniej wychodziły rzeczy i tutaj też rzeczy wychodzą, patrzcie. Jestem cheater brudny. No, autoscroll może mi tu pokonać, czyli przynajmniej takie utrudnienie mamy. Ej, zobaczmy. Ach, no, dobra. Czy to pierwszy raz, że... O-o. Okej. Nie mogę tam... nic znaleźć, niech będzie. Pierwszy raz, że efekt kwiatka się... powtarza, co nie? Jakie wykorzystanie... Co się teraz stało? Co to było? Nie czaję zbytnio. Nie zwracałem też zbytnio uwagi, bo już patrzyłem bardziej w przód, co zrobić następnie. Skrzynka spadła mu na głowę? A, ta skrzynka, dobra. Czyli możemy też zostać zmiażdżeni. Dobrze wiedzieć, że... to jest możliwe. No, przynajmniej udawać, że... jest niebezpiecznie. Dobra. Czyli co? Wszystkie statki mają ten sam efekt kwiatka? Nie! Znowu to samo! Jestem nieostrożny. W chmurkę skoczyć! W chmurkę! No ale wiecie jak jest. Zawsze dużo eksperymentowania. To jest zabawne, że to mnie teraz nic zrobić nie może. A już myślałem, że może... Tu? Proszę zniszczyć, dziękuję. Już myślałem, że skokiem normalnie można by przedostać się tutaj.
W sumie można by, prawda? Opatrz się tutaj. Taki mini podwójne miecze świetlne. Z podwójnym ostrzem. Dużo chmurek tutaj. A nie, przy tych ognikach przed chwilą, tych pierwszych, można było też skakać. Tylko trzeba było wyczucie mieć dobre. No to było teraz cheatowanie. I mamy Wonderseeda. Przegapiłem jakąś... Tak, przegapiłem jedną fioletową monetę. A trochę... niefajnie. A dobra, ukończmy ten poziom. Ej, ale... fajny poziom. Tylko szkoda, że tutaj nie mam teraz żadnego utrudnienia. Z tym, że nie mogą mnie trafić. Ale cóż, chciałem pokazać wam tą postać, którą teraz pokazuję. Będzie tutaj zaraz... zakończenie, czy ile to jeszcze ma potrwać? Już wszystko mam, a jedną rzecz przegapiłem. Długi był ten statek. Dobra, znowu to samo? O, widać tutaj, jak w tle są robione te zabawkowe Bowsery. Czy tam Koopalingi? Ha! To jest takie proste. To jest żałośnie proste. Nawet jako każda inna postać. Ten boss. O nie, połyka wszystko! O nie, robcie, nie! Te roboty po raz pierwszy pojawiły się w Super Mario Bros. 3, co nie? Ładne zdjęcie. Wyśmienicie, haha! I leży. Dobra, to gdzie znajduje się ta... środkowa moneta. Pewnie w jakiejś rurze. Fajnie wygląda, jak nabit patrzy tak w górę przy locie. Pewnie w którejś z tych zielonych. W... tej? Tak. No to było jasne. Mogę już wcześniej to zrobić. To jest teraz zabawne. To mi się podoba. Takie unikanie. I mimo, że nie musiałem, i tak chętnie się tego trzymałem. No, bardzo fajny poziom, muszę przyznać. Teraz, kiedy przechodziłem go po raz drugi, też próbowałem przechodzić tak, jakbym rzeczywiście miał wszystkie unikać i... no, nie dałem się ani razu trafić. Fajna sprawa. Czy teraz też dam radę? He! Hop, hop i po wszystkim. Szkoda, że tym postaciom jak Yoshi i Nabit nie można wyłączyć tego trybu Easy Mode. Wtedy można by jeszcze większą różnorodność mieć, a nie tak tylko na jeden poziom czy coś. Był fajny pomysł też z tymi różnymi kolorami Yoshi i te sprawy. No ale cóż, to był Nabit, to był ten statek. Ruszamy dalej i robi się cukierkowo. Mał, mał, mouthful. Gnawsher Lair. A tu się otwiera droga do świata piątego. Będzie taki różowy, słodziutki. No, tu już się słodko robi. To będzie teraz Whole Cake Island, Big Mom z One Piece'a. Gdzie też wszystko było takie słodkie i ze cukru, a tak naprawdę no, było tam bardzo groźnie. Zróbmy jeszcze te dwa poziomy. Bardzo lubię takie klimaty. Właśnie Whole Cake Island jako ark w One Piece mi się bardzo podobał. O, właśnie te kolory tutaj już. I pewnie wykorzystają troszeczkę pomysłów tutaj. Z tym, że wszystko jest jadalne. Jak na przykład tutaj mamy czarnych Pac-Manów z żółtymi zębami. To jest rzeczywiście prawie że odwrócony Pac-Man. Czy mogę ich bańką uwięzić? Haha! Lecą na mnie. Nie są nieśmiertelni, to dobre. Ale niestety jedzą nam... platformy. Podoba mi się też tło tutaj. Co to jest w tle? Takie złote? Czy to jest jakiś syrop, czy coś takiego? To miód? O, tu mamy czerwonych. One mogą latać we wszystkich kierunkach. Czy mógłbym cię wykorzystać? Chyba mam cię wykorzystać do zjedzenia moich przeciwników, co nie? O to chodzi. Chodź. Tu jest jeszcze jeden.
Beavers i Butthead w jednym. Hej! Hej, kolego! Tu! Come on! No! Bo nie mogę się na górę dostać. Chyba, że zrobię tak. Czekaj. Jakoś to dam radę zrobić. Nie wyszło, ale jego przynajmniej zjedzonego przygotowałem. Można powiedzieć, że go nawet przyrządziłem. Przyprawiłem tym, że dałem się zranić. Daj mi power up. Przyda mi się. Kombinacja różowy i zielony? Nie wiem. U Luigi'ego ten power up wygląda troszeczkę dziwnie, ale nie rozumiem dlaczego. Gdzieś niby przegapiłem fioletową monetę. Czyżby tu gdzieś na górze? Czyżby tam z miodem? Bo patrzcie. Nie. Co prawda udało mi się to zrobić, o dziwo. Ten skok, ale nic mi to nie dało, rzeczywiście. Gdzie ja coś przegapiłem? Tu mamy liany, to jest fajne. Długo... O nie, oni monety też jedzą. Co one są, z gumy do rzucia albo z czekolady? Podejrzane. I co tu będzie? Mógłbym zrobić skok na jednego z nich. Czy chcę to zrobić? Czy spróbuję zrobić tak? No, mogę też tak zrobić. I to była trzecia. Coś tu jest nie tak. Coś przegapiłem. Tylko gdzie ja w ogóle niby mogłem coś przegapić? Jak dość na początku byliśmy. To będzie... kwiatek? I czy mogę wrócić teraz? Nie, nie mogę. O cholera! O mamusiu! Chciałem rzucić wy... O. Oni będą sami... A, oni się zatrzymują na tym. Nice. Ha! Proszę się uspokoić. I nie jeść moich platform! No tu się zaraz też zatrzymają. To ostrożnie. Wow! Wall jumpy są świetne i mnie ratują. Ej, to jest mój ratunek. Gdzie to będzie zaraz Wonder Seed? Nie daj mi zginąć! I oni ze wszystkich stron mogą się pojawić. Okej, tutaj z dołu już nic nie będzie, ani z góry. Jest! To fayny poziom! Rayman Legend też miał podobne tematykę. Znaczy miał taki... bardzo cukrowy, ciasteczkowy świat. Jeden z pierwszych, drugi albo trzeci świat to był w Raymanie Legends. No i mieliśmy w Mario Odyssey też przecież taki cukierkowy świat. Gdzie tam nawet lawy można było pić. Był to jakiś kisiel czy coś takiego. Ale nadal się dziwię, gdzie ja przegapiłem tą pierwszą flower coinkę. No to było teraz ciekawe. Strasznie głupie i łatwe do pominięcia, co te kwiatki zostały wcześniej zeżarte. Zanim je zdobyłem. Dziwne. Ale mały Luigi wygląda słodko, taki wkurzony podczas biegania. Przechodzenie poziomów czasem bez efektu Wonder Kwiatka jest interesujące. Bo niektóre skoki są trudniejsze do zrobienia i takie tam fajne elementy, szczegóły. Dlatego też, no... zdobycie trzeciego Wonder Seeda jest czasem ciekawe, jak jest ukryty, bo musisz go zdobyć bez kwiatka często. Chyba zawsze tak było, że bez kwiatka trzeba było zdobyć... trzeci Wonder Seed, jeżeli był. Dobra, to odblokujmy też drogę tutaj do kolejnego świata. Mau-mau-mau-ful. Zobaczymy, jak blisko jest do szóstego świata. Czy też tylko jakieś 2-3 poziomy jeszcze? Ale mau-mau-mau-ful na pewno tutaj zrobimy jeszcze w tym odcinku.
Co to za zarąbisty przeciwnik? Uwielbiam go. Oj, spójrzcie, chmurkowe donaty. I jakieś drzewa cukrowe i ogólnie dużo takich pianek i w ogóle fajnie to wygląda. Wszystko tu jest cukru. Mnie nie zjesz! To ma być taka żaba, co nie? Taka... To jest kapa. To ma być kapa. Jak ewolucja Woopera z Pokémonów. Zawsze zapominam jego nazwę. Mimo, że go bardzo lubię. Szczególnie w wersji Shiny, która wygląda dziwnie, taka zielona. Właśnie też dokładnie wygląda jak on. Jak ten, którego przed chwilą pokonaliśmy, co tutaj wszystko je. Nie przegapić żadnych monet, uwaga. To będzie pierwsza? Uwielbiam go. Troszeczkę też jak taki Poliwag, co nie? No, ale ciutko. Tak się na szczęście mogę tutaj dostać. Mogę też za pomocą baniek, ale... No niech będzie już. Do czego ty mi będziesz potrzebny? Czy do czegoś w ogóle? No jak jest taki mały, to troszeczkę Poliwaga... Przypomina... Troszeczkę jak... Jak... Znacie fuzję Pokémonów? Są takie aplikacje, które dwa Pokémony ze sobą łączą i tworzą jakieś abominacje dziwne. Jakby to było połączenie Poliwaga z ewolucją Woopera. Oba wodne Pokémony, więc miałoby sens. Albo jakaś wersja regionowa. Ej, mogę go karmić tymi. To dobrze wiedzieć. Mogę go karmić moimi bańkami. O, gumbą jestem. A, gumby mogą przecież po kolcach iść. To jest cute. Jestem za drzewami. A, jesteśmy teraz w tle. Czyli ich unikamy. Tu idziemy przodem. Ciekawe czemu. Nie możemy jakoś wielce skakać niestety. Ale tutaj do tej monetki. Nie! Szajse! Czyli jednak są zagrożeniem. Troszeczkę Mario Odyssey. Dobra, co ja zrobię z tobą? Muszę poczekać, aż tu przejdziesz. Ehe. I teraz bieguś! O, nie zauważył mnie na szczęście. Tędy nie przejdzie, czyli fajnie. Tutaj po górce mogę wejść wyżej i nie muszę skakać. A. I za drzewami mogę się chować. O to chodziło wcześniej. A! Co? A, okej. Okay. Myślałem, że może mnie połknąć, gdy wie, gdzie jestem. Fajnie zrobione. Ha! Co za głąb. O! To będzie teraz ciekawe, bez możliwości skakania, przejść dalej. Troszeczkę jak w Mario vs. Donkey Kong w sumie. Okej, okay, tutaj za tym drzewem też mogę się ukryć. Na ciebie mogę wskoczyć. I tak oto. Ha! Nie takie trudne, jak się wydawało. To byłby pierwszy poziom trudności w... Nawet nie pierwszy poziom trudności byłby nawet za łatwo w Mario vs. Donkey Kong. A, i tutaj jest. Potrzebuję ślimaczka. Albo raczej pancerza ślimaczkowego. O, dziękuję bardzo. I tak oto 100% zdobyte. Fajny poziom. Zarąbisty, fajny pomysł też z Wonder Seedem. Takie też odwołanie się do Mario Odyssey. Można by uznać, że tak jest. A wiedziałem, że tu coś będzie. Cu. Do. W. Nie. Nie, nie, nie. To jeszcze nie koniec. Proszę kolegi! Dziękuję bardzo, Waćpan! Do tej pory każdy poziom był czymś własnym, się nic nie powtarzało. Witać! Oprócz no, statków, że boss z Bowserem Juniorem zawsze jest podobny, ale tak poziomy same. O, to jest fajne zdjęcie. Ten tutaj się z tyłu już rozglądał, że ej, widzę go! I za nami chciał się ruszyć w bieg. O, jesteśmy tuż przed nim.
Tu będzie później od razu wyjście na bossa, jak wyjdziemy z tego świata. Tu jest jeszcze jedno przejście. Muncher Fields. No, zobaczmy, co tu jest. Co chciałem powiedzieć, że czuć... To jest fajne, widać go w tle. To jest taki poziom przed-bowserowy. Aj, wychodzimy z tyłu. Manchery, o nie. To zadziałało, lol. Chciałem powiedzieć, czuć, że... Mieli tyle czasu, ile potrzebowali. Nic ich nie śpieszyło. Co się teraz pośliznąłeś tak głupio? Opłacało się? Not. Co wy tam plotkujecie? Paubloczek się przyda? Trochę za małe to dla mnie, nie wiem. To mnie bawi teraz. Ale paublokiem mógłbym zrzucić na ziemię tą monetkę. Tylko musiałoby trafić. To zarąbiście wyszło. A co jeżeli... No właśnie tak mogę zrobić. Okej. Bo pod ciężarem ich to było. Rozumiem. Wyjdę tutaj gdzieś ciekawie, czy... Czy to wszystko tylko bullshit? A tutaj wyjdę po drugiej stronie. Się zastanawiam, czy tu mogę wejść? Albo tu? Tak, tu jest coś ukryte. Ale czy to po prostu kolejny skrót? Będę musiał się cofać teraz? O, hipnotyzujące oczy Bowsera. No, rzeczywiście tak, jakby to był tylko sen, co? Coś przegapiłem na bank. Coś musiałem przegapić. No, dają mi kwiatka. Biały mancher. To było całkiem urocze. Biała owca. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź. Nie. Nie. Lecisz. I na czym będzie polegać tutejsze utrudnienie? A, znowu w cieniu, tylko tym razem nieco inaczej. Bez wydłużania się. To jest fajne. A, tych białych widzi... A, po to są biali, żebyśmy ich widzieli. Proszę tędy, kolego. Dziękuję bardzo. Moglibyśmy na niego niby wskoczyć, co nie? O, oświetlają. Ładnie. Ale grzyb dziwnie wygląda. Tędy, kolego. O, ty w górę! Czy do mnie gdzieś to prowadziło? Rzeczywiście. O, spójrzcie, nóżki ma. Ale to... Ma tak być, szalony poziom. Dzikie, dzikie, dzikie. I tu zaraz będzie... Nie, ale dobra, bierz go. Czy nie mogę paublokiem go zrzucić? Szkoda w sumie. I... Mogę cię przesunąć w sumie? Nie. Wrócić też nie mogę. Szkoda, nie wiem, czy tam było coś fajnego. Mam nadzieję, że nie. Z drogi śmierdziele, ja zakończę ten poziom. Ale przegapiłem całe dwie fioletowe monety. A będzie trzeba zrobić powtóreczkę z rozryweczki. Ale bardzo fajny poziom. Co prawda ta mechanika z cieniem się powtórzyła kilka razy, ale zawsze w inny sposób wykorzystana. Raz mieliśmy długich... Mario, Luigi'ego, Peach, Daisy i tak dalej. W sumie ciekawe, jak wyglądają ich długie wersje bez cienia, co? A, i tutaj mielibyśmy wejście do... Ostatniego świata, ognistego.
do którego też moglibyśmy już teraz pójść. Tu kolejny wyścig z Wigglerem, spelunking. Czy mamy raz? Dwa poziomy jeszcze, które mamy w tym świecie do zrobienia. Dobra, chodźmy Muncherfield zdobyć dwa flower coiny jeszcze. A no tak, tutaj na dole jest jeden. To do niego musielibyśmy się wrócić z gwiazdką, czy co? Mogę jeszcze wrócić na górę, co nie? Gdybym się po prostu zranił i pobiegł tu, to ja też zdobędę. Co bym zdobył tam na dole? Nie chcę mi się już próbować tego. Gra wymaga do mnie, żebym szedł w tło. Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. Tutaj tylko przelecieć bym mógł. Gdybym chciał. Mógłbym próbować tutaj przebiec z utratą jednego power-upa, ale chyba bym nie zdążył. No troszeczkę niebezpieczne to jednak jest. Okej. A! Czekaj, co? Co się teraz stało? Dawaj mi grzyba. Ta rura spadła. Ale to jednak fajnie wygląda, jak jest też z przodu i z tyłu. Takie podzielenie. A! W ten sposób gra daje nam szansę dostać się tu. Czaję. I teraz też na powrót. Okej. Ej, moglibyśmy zdobyć to też długo, długo wcześniej. No, moglibyśmy zdobyć to długo wcześniej, to jest całkiem fajne. Gdybyśmy po prostu tam, jak się wcześniej zraniłem i zdobyłem na początku pierwszego flower coina, gdybym tam... Oh shit, oh no! To było głupie. Gdybym tam po prostu zaczął biec, to by też zadziałało. Bo bym też dostał gwiazdkę i miałbym skrót taki ładny. A szkoda, myślałem, że... I dajesz. Co prawda duży tutaj z przodu był Piranha Plant, ale to była tylko podpucha. Czy tu coś jest? Bo niby dlaczego jest tutaj takie przejście? No patrzcie! I tak oto 100% i tego poziomu! Fajnie! Gdzie ty trzymałeś teraz tego pobloka? Czym? Palcami u nogi, Luigi? Wiedziałem, że masz skill, ale... O, ale uroczo to wyglądało teraz, jak on tak tam sobie na górze chwilę sterczał i tak się patrzył szklanymi oczami. Ale hej, ludzie, powiedziałbym, że tutaj czas zakończyć odcinek. Fajnie było, troszeczkę udało nam się załatwić w tym odcinku. Zostały nam dwa poziomy jeszcze tutaj do zrobienia. Zrobimy je przy następnych odwiedzinach. I... Tak. Nie wiem, czemu myślałem, że tędy wyjdziemy. Myślałem, że jeszcze może droga się tu otworzy, ale nie. Wyruszamy w następnym odcinku do Fungi Mines. A czekaj, nie, tutaj była słodka planeta. Tutaj była słodka wysepka. Ale to tylko część tej wyspy. Tutaj będzie Grzybolandia. Grzybolandia inna niż Grzybowe Królestwo, ciekawe. Jej przyjrzymy się w następnym odcinku, w Krainie Mrocznych Grzybów. Stąd pewnie pochodzą Wario i Waluigi. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków, wtedy macie zawsze coś do roboty. I do następnego, ludzie. Na razie. Cześć.